Witam was bardzo serdecznie, jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Gods of Arena. I troszkę ściszyłem dźwięk, żeby było komfortowo, bo troszkę no, mnie nie było słychać, nawet jak się prawie darłem do mikrofonu, a nie mogę też się ostro drzeć, bo będą sprzężenia dźwiękowe, a tego byśmy sobie nie życzyli. No więc co? Idziemy sobie tutaj na gwiazdki. Na 1060 to nie. Na 1060 jest tylko to. A może byśmy 1500 spróbowali? A spróbujemy, może akurat się uda. Jedna gwiazdka trudności. Powiem tak, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Coś im tam robimy, ale... Immozible. Troszkę się szykuje za dużo do tego ataku. I teraz. Smile, wszystkich powinien... Pięknie. Po prostu pięknie użyty. Wszystkich zasięgiem wziął. Runda jest to tylko jedna, jak widzicie, więc naprawdę super. Już wygraliśmy nawet. O nie, źle Blademansa użyłem. Immozible też źle użyłem. Trzeba właśnie w odpowiednim momencie, dlatego to jest taka strategia. Atakujemy, atakujemy. Ale łucznicy powinni sobie poradzić, jeszcze te hotshoty w odpowiednim momencie. I drugi, i koniec. O, widzicie, już wszyscy popadali. Ale później będą lepsze łuki z lepszymi naprawdę umiejętnościami. Ale Blademans to jest umiejętność bardzo dużego poziomu, wysokiego. Naprawdę tak się fajnie gra tym. 12500 to jeszcze o niczym nie świadczy. To za 2, za 1500, za 2. A zobaczymy sobie jeszcze fajta. Walniemy. Oj, siekierka to już źle świadczy. Trzeba dobrze atakować. Immozible. Wszystkich. Pięknie. Wszystkich zbił, nawet jak ma niewielkie obrażenia, to co jakiś czas. Tu też fajnie wszystkich zahaczyło. Blademans mogę użyć, nie mogę teraz. Odszoty, to jest jedna runda, więc... I tak. Immozible. Na koniec. I powinniesz popadać. O, widzicie, wygrana runda śpiewająco. 79% życia zostało nam. Okej, łucznicy się ekspią, my się ekspimy. To jest łatwiejsze niż to. O proszę, tak, egidę taką dostaniemy. O, to fajnie. Ja wiem, jaka statystyki. Ona chyba ma 60 czy 90 obrony. Właśnie nie wiem, zobaczymy. I to już musi być trudno. O nie, młocia. Młocik, to naprawdę on ma bardzo dobrą umiejętność. Immozible. Bardzo ładnie użyty Immozible. Ale... Hotshot. Smile'a może mogę użyć? Teraz. Znowu chyba śpiewający wygramy. I hotshoty. A bo to są dwie rundy. Dobra, czekamy. Na następną rundę coś sobie zostawimy. Immozible. I proszę, moja umiejętność Blademans. I czekamy tylko na hotshoty. Patrzcie, jak ładnie tu idzie. O, widzicie, dwie rundy i ile HP nam zostało. Naprawdę fajnie, 77%, 76%. I taką tarczę dostaliśmy. Zaraz zobaczymy, co ona ma. I do naszego pójdzie od razu tego tarczownika. Ma tak, 31 obrony. Troszkę sadziłem, tu ma 13, ale i tak jest lepsza. To nam już nie będzie przydatne. Łuk nam może być przydatny, coś tam, ale już nie to. Patrzcie, jaka teraz korona będzie tego. Super. Obstawianie walk to nie. O, za 800. To idziemy za 800. To jest to ekstra. No tak patrzę, że ciężko. Ale tu jest jedna runda z drugiej strony. Coś za coś. I smile. Blademans. Troszkę źle użyty.
I hotshoty na koniec. Immozible. O nie, hotshot, tylko nie to. I smile jeszcze. No jeszcze hotshot, no bez przesady. Teraz przynajmniej ja coś zrobiłem, ale naprawdę ciężko teraz. Jak tyle mają superków. I teraz kto pierwszy wystrzeli, ten lepszy. No jakie to lagi teraz. To odświeżanie strony, a CC Cleaner by mi ten zapis skasował. Jakbym mailem zapisał tam wtedy, kliknął na początku, to bym mógł to odświeżyć, a teraz by mi wszystko skasował, całe to konto, więc ja dlatego nie chcę. Może źle robi, ale tak jest. O, tu za jeden, za jeden. Bierzemy za 600, No zobaczymy, co to nam wyjdzie z tego. Immozible. Jedna runda już wiem. I smile. I hotshoty na bieżąco, oczywiście jeszcze Blademans. Jeden hotshot. No widzicie, lagi nasz. Drugi hotshot. Immozible. I teraz nasz dobija tarczownik. Dobrze, poszło. Okej. O, to teraz za 3000. Za 3000? Niemożliwe. Jak za 2 było 1500. Zobaczymy. Dwie rundy, no nie fajnie. Immozible. Immozible. Dobra. Smile. O nie, źle użyty. Nie na wszystkich. No nie, oczywiście Blademans źle użyty. Jeszcze nie użyłem go. No, nie mogę nic użyć, jak widzicie. No rany, no. Słabo to jest. Oni ciągle używają tych supermocy, a ja nie mogę. Bo oni mają 6 ludzi, nie, 5. Też miałem 5, tylko u mnie jak zawsze jeden pada. A to wcale nie ten najsłabszy. No nie, już nie mogę zaatakować, oczywiście. Hotshot. Ale jak to on, jak ja kliknąłem? Ja po prostu nie wiem. Klikam, a oni korzystają z moich umiejętności. To jest jakieś dziwne. Ajajaj. No troszkę ciężko, nie daliśmy rady. Trudni byli bardzo. Pomimo, że kasa za nich była beznadziejna. W stosunku do trudności. Teraz możemy już za 3 sobie spokojnie klepać. Krytyki różne wpadają. No nie, oni nas leją. No, już chciałem użyć, ale oczywiście mi go rozwalili. No nie. Chyba nie damy rady znowu teraz tego. Bo trzeba jakiś lepszy ekwipunek dla nich załatwić. Immozible. I dostaliśmy hity. Ktoś czuje, że się nie uda. Bo oni też mogą atakować ze swoich lepszych umiejętności. No nie, tylko nie hotshot. Teraz hotshot. I próbujemy coś zrobić, ale ciężko będzie. No widzicie, jak dostał. Odświeżanie strony cały czas, no bez przesady. Ile to może trwać? Ilość razy. 15 tysięcy już nic nie będzie w markecie. Nie możemy kolejnego kupić, bo już miejsc nie ma. Ale możemy na przykład zmienić, ale po co nam zmieniać? Jak my mamy już ładnie wyekwipowanych.
Co więcej, możemy swoim ekwipunek ulepszyć, ale tu nie ma takich dobrych hełmów. 8, to tam było za 30 czy za 20. Nie ma tu co dać naszym, tu handel, to nie. Dobra. To robimy teraz to. 1400, no może się uda jakimś cudem. Bo to jest jedna runda. Immozible. Smilem mogę zaatakować. I atakujemy innymi, widzicie, się udało już. No, tym razem śpiewająco, ale jedna runda wyjdzie tak, druga tak. 11, 12 level, więc jest ok. Tu za 3, 17, 1500. Później będziemy mieli lepsze rzeczy, jak przyjdziemy. Oj, teraz to z włóczniami tymi, no to naprawdę są silni. Źle użyty Immozible i Smile. Teraz dobrze będzie użyty. Ładnie we wszystkich wpadło. Odszoty. Zaraz kolejny hotshot. I kolejny hotshot. Immozible. I za długo to trwa atakowanie. Ja nie wiem, o co chodzi. Udało się. Widzicie. O, dostaliśmy tarczę, nawet nie widziałem. Ale fajnie. Pewnie jakaś beznadziejna. Powiem tak, drugiego tarczownika już nie ma sensu robić. 9 obrony, jaka beznadzieja, aż strata czasu nawet na takie coś. Dobra, i teraz co byśmy zrobili? Zaraz pomyślę. Aha, czas odcinka trzeba sprawdzić. No tak, to jest nadrzędne. 12 minut. 1700, no już nieładnie wygląda. Tip. O, widzicie, silni są. Immozible. I Smile. Nie wszystkich, ale większość objął swoim działaniem. Hotshot. Blademans. Hotshot. Oj, Smile. Hotshot. I teraz ich dobijajcie. Co tam z nich zostało? Immozible. I padli już, jak widzę. O, dostaliśmy hełmik ładny. No, fajnie, fajnie. Oj, coś takiego jeszcze dostaliśmy. Nic ciekawego. To już mieliśmy o wiele wcześniej. Dobra, teraz idziemy do naszego kramu, patrzymy, co tu możemy. I 10, 12, proszę 18. O, do temu mogę dać, haha. Czyli tu nie tylko dla tych. Ten ma 66, 47, to damy temu. Często pada, patrzcie, jak teraz ładnie wygląda. A te są po prostu dla uczników 12. Tu ma 16, więc... O, miecz za 10, 2, widzicie? Też takie miecze można kupić. Fajnie, fajnie. Jak nie mamy kasy. O, za 2, to za 2 to idziemy. No nie wiem, trochę ciężko to idzie. Oj, Immozible źle użyty. A Smile użyjemy dobrze przynajmniej. Smile użyty pięknie, wszyscy otrzymali obrażenia. Ale dwie rundy są. To troszkę ciężko, Blademans.
Immozible. Oj, oni teraz użyli. Odshot jeszcze, no nie. Całkiem nas zbiją. No już, padają. Zupełna lipa. Hotshot. Patrzcie, zatrzymują strzały. A ja jeszcze mogę hotshota. Jeszcze... No nie, on teraz. Nie udało się. Tym razem. Ale troszkę expa, zobaczycie, dostaliśmy. Kasy też dostaliśmy, więc... Nie jest źle. O, 20 tysięcy kasy się nazbierało. Pięknie. 14, a tamten był... Za ile zdobyłem? A, kupimy. Za 14. Żeby miał. A teraz idziemy na walkę. Proszę, tu 2500 już jest. Naprawdę ciężko. Patrzcie, ilu tu przeciwników i jacy dobrzy. To już dopiero jest typowa walka tej gry. Immozible. No i smile. Ale dwie rundy już, więc... Nic nie wiadomo. Hotshot. Ile możemy umiejętności używać, tyle używamy, żeby jak najmniej mi życia spadło na kolejny. Powinni już paść. Padli. Kolejni. O nie, to jest boss silny. On naprawdę... Może wiele, on jest naprawdę taki silny. Jakie on ma w ogóle obrażenia, o rany. Ten ma akurat smile'a, tamten Blademansa, tamten coś jeszcze. Immozible. To jest słabsza wersja tego bossa, jest jeszcze silniejsza. Silniejsza jest na samym końcu. Blademans. Próbujemy mu coś zrobić, on naprawdę nie jest taki łatwy, na jakiego wygląda. Ale coś mu tam robimy. I hotshoty. Po kolei. I kolejny hotshot już powinien paść. Padł, okej, wygraliśmy. O, takiego bossa pokonać to ładnie. Jakiś mieczyk dostaliśmy ciekawy. No zobaczymy, co też to jest. Byle nie jakaś lipa. Tip. Dobra, kolejna ta. Ale fajna muzyczka była. No więc mamy już kolejną. Kilka ich jest, ze 4. Tych mapek. 16 i smile. Kto używał smile'a? On smile, ale dwumieczowy. On łuku używa, on łuku, a może ten by używał? ...41 Berdeskier, ale nie mogę tego użyć, ponieważ jestem za słaby jeszcze do tego. A tak, 30, 41 atak, no to byśmy to kupili sobie. A ten miecz by sobie poczekał jakoś. Dlaczego nie mogę? Tylko dla... Porglaus. Gallus. To to. Atak 86, bardzo ładnie. O tarczy, tu możemy 19 do jakiegoś, co by chciał na tarczę, mieczyk. Stift. Na razie nie wiem, zobaczymy. O co tu będzie chodziło. Już nie możemy wchodzić, trzeba tutaj... 1200, zobaczymy. Tip. Oj, silni już są, widać. I smile. Nie ma innej supermocy, bo Berdyskiera jeszcze nie możemy, bo to jest tak wysoko poziomowe. No, że po prostu nie można jeszcze tego użyć od tego levelu, bo to by wszystkich rozwaliło.
Ta umiejętność zwiększa obrażenia naprawdę znacząco o 200%, więc naprawdę... O właśnie, to co mówiłem, bardzo super Sand Squatch, super naprawdę umiejętność. I to taki młotek się zdobywa, chyba nawet z tej rundy i naprawdę można z nim wiele zrobić, bo trzeba wygrać tą rundę, a nie zapowiada się na to. I zobaczymy jaki jest wynik. Się zlagowało. On ma już niewiele HP, więc ciężko, zaraz go rozwalą. Bo widzicie, jak takie coś będzie, to na pewno. Tak, to nie damy rady, no bez przesady. Hotshot. Coś tam robimy, albo wszystkich nauk też możemy przerzucić przecież. Jak będzie problem, też tak robiłem niekiedy. Wszyscy ucznicy też dawali radę. Okej. Bo robiłem tak, ile mamy łuków bez kupowania? Jeden, no to od tego możemy, 86 troszkę mu spadnie HP. Jak zaaplikujemy mu to. 4, ale łucznik będzie jeden, drugi, trzeci. Bardzo dobrze, taki już atak 35, Earthquake. Tam to było troszkę chyba inaczej, nie wiem jakie to było. Berdeskier, to mamy nawet lepsze. Bandit Impossible, Blademans, o 22 Blademans. Coś takiego, dobra. Tak, kto korzystał z Blademansa to 16, no to kupujemy 22 Blademans. I co jeszcze? Ten hełm, nie wiem dla kogo 18. Forga Glaus. Styles. Gallus to ten. Ten był, ale już teraz nie jest. No więc co byśmy wrzucili mu? To tarcze ze 21 to nie. Te 13 kolczugę, o. Ten akt atakuje wręcz. 11, ale 13 mógł dostać. O ten. Wtedy ten co nie atakuje w tym przypadku, ten by dostał to. Hełmik 18. Tylko dla tamtego, a tamten ma tu hełmik też 18, ale lepszy. Earthquake, czy to to? Kupimy i zobaczymy. Wtedy byśmy zrobili Earthquake tylko dla kogo? Dla Glaus. Czyli to, wtedy tu możemy dać to. Forgalus tylko to, czyli to kupujemy. Takie roszady robię. No i myślę, że jest ok. Budki Hills 17, no to kupujemy. Budki zwiększające HP o 3. 70, ten 26 ma HP. Temu by się budki należały, ten nie musi mieć. Dobra, na razie zobaczymy jak to by było. A odcinek, 23 minuty, no. To tu jest ciekawego do kupienia. Uwaga. Gwiazdka, 34 smile. O, to chyba tutaj. To nam się przyda, to nam się przyda. Strona trzecia, tu możemy temu dać, on ma HP 71, ten ma 43. 50, hełmik możemy dać temu, tak. Chyba, że temu, a, ten ma. Hełmik dajemy temu. Okej, no i myślę, że jest okej. A, jeszcze tylko zobaczę, czy Earthstrike'a zrobiliśmy. Jak to się w ogóle czyta? To się czyta... Tak, Earthquake'a. Earth to ziemia, Quake to atak. Coś takiego, o proszę, 15. Earthquake, Iron Hammer.
Kupujemy, troszkę wydamy, ale... Niech tak będzie. Dobra, co jeszcze mi trzeba? Może źle, że sprzedałem, ale już nieważne. Chciałem jeszcze kupić tą zbroję. HP 15 daje. 13 temu, ten ma 7, ten ma 11, to teraz będzie miał więcej. A to co zostało, to dla jakiegoś łucznika. 31-40, czyli ten dostanie. Dobra, no i spróbujemy już coś zaatakować. Ale nie to. To za 2, za 1000 spróbujemy. Możemy już Earthquake'a, naprawdę bardzo mocno to jest. Moglibyśmy dwóch w to wyekwipować, ale nie zrobiliśmy tak. Smile. Wszyscy obezwali. I patrzcie na Earthquake'a, co on robi. O, widzicie, dużo robi. Bardzo fajna umiejętność. Bije wszystkich na głowę. Chyba źle użyty. Jeszcze hotshot. I strzały, które były, też lecą. I koniec. O, jeszcze oni coś próbują zrobić. Ale nie dają rady. Earthquake. Na kolejną rundę zostawiamy. Od razu na początku go używamy, a na razie nie możemy, ale teraz możemy. Wszystkich bije. I teraz to. Druga runda. Hotshoty. Jeden, drugi. No i ładnie to już wygląda zresztą. To ciągle Sentius tam otrzymuje mniejsze obrażenia. O, tu coś takiego. Od razu idziemy. To tu można sobie kupić takie coś. Blademant 46 oczywiście kupujemy, bo to jest super. Tarcze 25-26. Steel Rain także super. Troszkę kasy zejdzie. Ale to są super rzeczy. Steel Rain, no dużo strzał można wtedy wykorzystać. No ten troszkę, nie. Tego możemy wyekwipować w ten łuk. Blademant to jest ten. Lepsze, chociaż... Mamy jakieś takie same. Tego nawet nie będziemy korzystać. Precision może, Smile ewentualnie to. Tego już na pewno nie będziemy korzystać, z tego może. To właśnie takie podobne. Bo chciałem, aby mój Smile miał wreszcie Blademansa. Czyli dwa takie same miecze musiały być. Ale na to się nie zanosi. Proszę, Steel Rain, ale to do 30, a my mamy łuk do 39. To ja wolę ten 39. Dobra, no to teraz już możemy. Czas odcinka jest 28 minut. Wow, 28 minut. 1220, 1060 i 1220. To 1060 bierzemy. I próbujemy coś zrobić. Dwie rundy. Mój Smile. Ale zasięg to ma po prostu bezbłędny. Earthquake. I Steel Rain, zobaczycie jakie to jest fajne. Oj, Mozible, ale duży zasięg ma z tym. Mój Blademancik, nie wiem, Steel Rain, coś takiego. Widzicie, dużo strzał przeciwnika. Chyba nie będzie miał aż takiego zasięgu. A jednak ma. Fajny Smile. Jest dlatego, że ma taki duży zasięg. Dobra, jeszcze to. Widać, tak łatwo nie idzie. Okej. No i teraz na następną rundę sobie resztę zostawiamy.
Co tu mamy? Earthquake na początek. Przygotowany już mam smile. Steel Rain mam przygotowany i tu Steel Rain to dużo krytyków jest. O proszę, ile krytyków. Szansa jest na krytyki duża, to duże krytyki. I teraz zwykły hotshot. I powinno się udać. No widzicie, udało się ładnie. Po prostu coś pięknego. I tak to wygląda. 1000 do przodu jesteśmy, naprawdę super. I co jeszcze? Blacksmith, tak, Blacksmith. Ale jeszcze, czekajcie tu ze dwie gwiazdki. Nie patrzę na odcinek, muszę zbić te dwie gwiazdki. Zazwyczaj oznacza łatwe zwycięstwo, ale teraz nie wiem. Chociaż chyba tak, zobaczycie, chyba że rundy dwie nas troszkę zmogą. Ach, źle użyty smile, mógł być lepiej użyty, ale i tak nie najgorzej. Aj, te odświeżanie strony to normalnie mnie zaraz zdenerwuje. No nie, oczywiście mnie odsunęli w tym momencie, co umiejętność chciałem użyć lipa. Steel Rain już na kolejną rundę, tu nam nic nie zrobią. O, widzicie. Steel Rain. I Earthquake. I Hotshot. I Smile. Widzicie, od razu 4. I Bloodemans, i koniec. Takim mieczem dobrym do 46, to już zobaczyliście. Naprawdę jest bardzo dobry. I zdobyliśmy 588. To jest jedna gwiazdka. Czas odcinka wynosi 32 minuty, no ale jest jedna gwiazdka, to trzeba grać. Prawie 200 kasy, 196. Ale widać, to nie aż takie łatwe zwycięstwo. Ale jedna runda. Oj, Immozible. Źle użyty smile. Earthstrike działa na całej mapie. Hotshot. Mistrz Bloodemans, tylko jeszcze tu jest Steel Rain. I smile. Chociaż Bloodemans by był lepszy. O, widzicie, dostali. Łucznicy. No i przeszliśmy, inaczej to się nie mogło zakończyć. Bardzo dobrze. Więc continue, 196. A już musimy zakończyć odcinek, bo żeby nie wyszedł taki bydlak, co nie? I zobaczę teraz, co trzeba poprawić w tym odcinku w porównaniu do poprzednich. Na następny odcinek. No więc myślę, że wam się ten odcinek też podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!